oficjalny przegląd dwóch nowych kolekcji do The Sims 4 oraz rozdanie. Dzięki wielkie dla wszystkich moich wspierających za pomoc w rozwoju kanału i pamiętajcie, rekiny biznesu mogą rzucić mi jedno simowe wyzwanie. Hej, to Aqua, witam Was rybeńki w oficjalnym przeglądzie, zwanym również First Lookiem, w którym szczegółowo pokażę Wam całą zawartość kolekcji Basenowa Moda oraz Współczesny Luksus. Premiera obu kolekcji odbyła się 7 września i jedna zawartość tyczy się trybu tworzenia sima, a druga trybu budowania. Na końcu tego filmu dowiecie się, jak wziąć udział jeszcze w moim rozdaniu, aby wygrać jedną z dwóch proponowanych kolekcji, więc kochani, nie ma na co czekać, zaczynamy! Pierwsza kolekcja tyczy się trybu tworzenia sima. Jej nazwa to Basenowa Moda i jak sama nazwa wskazuje, będzie się tyczyć bardziej letnich, plażowych i kąpielowych strojów. Na ekranie powitalnym możemy przeczytać, że niezależnie od tego, czy wasi simowie chcą flirtować przy wannie z hydromasażem, imprezować przy basenie, te żywiołowe stylizacje pozwolą im się wyróżnić. Łącz i mieszaj ze sobą style, aby uzyskać olśniewające efekty. Uzupełnij swój basenowy ubiór o stylowe okulary, tęczowe paznokcie, sandały, bajeczne koła do pływania i nie tylko. Pozwól sobie na odrobinę zabawy. Wstępnie znajdziemy tutaj 29 obiektów, jednak jeden obiekt jest powielony dla różnych grup wiekowych, a mowa tutaj o kole i rękawkach, które są dostępne dla dorosłych i dzieci, ale spokojnie, bo do tego jeszcze wrócimy. Przechodzimy teraz do trybu tworzenia sima i pierwszym obiektem są okulary, lekko stylizowane na kształt motylków, są dostępne w bardzo jasnych, letnich kolorach, a niektóre szkiełka posiadają podwójne barwy. Drugie okulary są nieco mniejsze i węższe. Dostajemy je w jednolitych, jasnych kolorach, również z kolorowym szkiełkiem. Dalej mamy naszyjnik na podwójnym łańcuszku z eleganckim prostokącikiem. Drugi naszyjnik również składa się z dwóch elementów, ale tym razem rzemyka i łańcuszka. Na rzemyku znajdziemy dwie małe zawieszki, w tym jednego dużego liścia, a na łańcuszku okrągły wisior z małym kamieniem. Przechodzimy do górnych części ubioru i tutaj mamy stanik od bikini z różnymi falistymi wzorami, dostępny również w jednolitych kolorach, zwykły stanik z luźną narzutką, założoną na plecy, zakrywającą ręce do łokci, stanik z przeplataniem na przodzie biustu i na plecach, zabudowany biustonosz na szerokich ramionczkach i zabudowany top z siateczki z ozdobnymi różnymi paskami, zapinany z tyłu na zamek. W górnych częściach ubioru dla panów dostajemy rozpiętą koszulę na krótki rękaw z kieszonką i ozdobnym kołnierzykiem oraz luźny bezrękawnik w kolorowych lub jednolitych wariantach. W strojach na całe ciało panie otrzymują strój kąpielowy na jedno ramionczko z wycięciem na brzuchu, z podwójnym ramionczkiem po jednej stronie i z wycięciem na biodrze. Dalej mamy zabudowany kostium, wyróżniający się przeplatanymi warstwami na biuście. Kolejny zestaw to wysoko zabudowane bikini z rozpiętą koszulką na krótki rękaw z supełkiem na brzuchu. Największą atrakcją tej kolekcji jest zdecydowanie bikini z dmuchanymi rękawkami oraz kołem ratunkowym umieszczonym na biodrach. Panowie również otrzymują zestaw koła z rękawkami, tylko że na kąpielówkach. Tutaj warto jeszcze dodać, że taki sam zestaw otrzymują również dzieci. W dolnych częściach ubrań znajdziemy majtki od bikini w jednolitych kolorach oraz z różnymi wzorami, krótkie spodenki z wiązaniem na przodzie i z kieszonką z tyłu, majtki od bikini z wycięciem po jednej stronie, kolejne majtki od bikini z tym, że wyżej zabudowane, krótkie plażowe shorty z luźno zwisającymi sznureczkami, krótką spódniczkę z ozdobnym marszczeniem po jednej stronie. Panowie otrzymują jedynie męskie kąpielówki w typie slipów, a pozostała część dostępnych ubrań to te, które w sumie już widzieliśmy, czyli długie kąpielówki, majtki z wycięciem i shorty. W kategorii dodatki znajdziemy kolorową opaskę na ręce, wyglądającą jak festiwalowa wejściówka oraz długie paznokcie stylizowane na francuski manikir, dostępne w wielu kolorach, a przede wszystkim jasnych odcieniach. Ostatnimi elementami są buty, a dokładnie buty na prześwitującej koturnie, zapinane na kostce i ozdobione bransoletką na jedną nogę. I ostatnia para butów to po prostu basenowe klapki, dostępne w wielu ładnych kolorach. Jeśli chodzi o basenową kolekcję, to odniosłam wrażenie, że niektóre elementy pojawiły się już podczas premiery z intymności, czyli kolekcji z bielizną. Nie mogę powiedzieć, że są takie same, ale na pewno niektóre są po prostu podobne. Zdecydowanie najbardziej atrakcyjnym elementem są dmuchane rękawki wraz z kołem, ale przyznam, że mogłoby tych elementów być nieco więcej. Skoro to kolekcja basenowa, to uważam, że zabrakło tutaj jeszcze okularków do nurkowania, na przykład umieszczanych na głowie, nawet w formie podobnej co paska na włosy. I zdecydowanie dodałabym tutaj jeszcze czepek na głowę z lekko wystającymi kosmykami włosów, może jakąś zwiewną chustę na biodra oraz saszetkę na simowe dokumenty. I w sumie zamiast naszyjników, które nam tutaj zaproponowano, dodałabym plastikowe wodoodporne etui na telefon na szyję, aby simowie faktycznie mogli udawać, że pływają z telefonem na przykład. Ogólnie chciałabym, żeby to tak wyglądało i żeby jeszcze do tego wszystkiego było dostępne dla każdej grupy wiekowej, tak po prostu, a nie tak jako osobny element. Ale to są tylko takie dodatki ode mnie i dajcie znać, co w ogóle wy sądzicie o tej kolekcji i co wam się spodobało, a co nie. I koniecznie mi napiszcie, co jeszcze byście dodali od siebie. Przechodzimy teraz do kolekcji, która urozmaici nam tryb budowania. Jej nazwa to Współczesny Luksus i na ekranie powitalnym możemy przeczytać, że zaprojektuj stylową i zachęcającą przestrzeń dzięki elementom z górnej półki, takim jak luksusowe łóżko z pikowanym zagłówkiem, toaletka, pluszowy dywan i innym dekadenckim detalom. Popraw swój styl odrobiną ekstrawagancji. Zrób wrażenie dzięki luksusowym obiektom, takim jak telewizor udający ozdobę ściany, markowe torebki, że
rzeźby czy funkcjonalny odtwarzacz płyt. Kolekcja zawiera 28 elementów, z czego dwa z nich różnią się jedynie wysokością, a mowa tutaj o zasłonach i lampie sufitowej. Na początek mamy tapetę, która jest dostępna tylko w kilku ograniczonych kolorach i jest ona urozmaicona czymś w stylu sztukaterii. Podobnie wykonane są nowe panele, które świetnie będą się nadawać na podłogę i na sufit. Dalej mamy w trybie kupowania eleganckie łóżko z wysokim pikowanym zagłówkiem, pikowany fotel stojący na ozdobnych metalowych nogach, eleganckie krzesło również stojące na metalowych nogach z oparciem do połowy pleców, niewielki stoik z szufladami i metalowymi elementami, szklaną półkę naścienną dostępną tylko w 6 kolorach, toaletkę z szufladami i dużym okrągłym lustrem, kwietnik stojący z jedną wysoką roślinką, jeden obraz w wielu troszkę nieoczywistych wariantach kolorystycznych. Mam tutaj na myśli, że nie wszystkie obrazy mają odpowiednie obramowanie, no szkoda, bo to trochę dziwnie wygląda. Lustro naścienne stojące na podłodze, karnisz dostępny tylko w 6 kolorach, zasłony układające się na lewą i prawą stronę, dostępną w 2 różnych wysokościach, duży ozdobny regał ze szklanymi półkami, które również są udekorowane małymi elementami, elegancką komodę z szufladami, okrągły, trochę puchaty dywan dostępny w 3 wariantach po 3 kolory, obraz naścienny, który pełni funkcję telewizora, jest dostępny w 3 wariantach i tutaj warto zaznaczyć, że znowu mamy kolory ramek, które są mało oczywiste. Dalej mamy niewielką stojącą poduszkę, dostępną w sumie w 4 wariantach i niestety nie możemy jej automatycznie położyć na przykład na krześle, łóżku, kanapie czy fotelu. Kolejnym obiektem jest napis na podstawce, który pełni funkcję dekoracji. Dalej mamy coś w stylu popiersia, czyli pięknie wykonaną głowę na podstawce. Torebkę z portfelem i leżącymi kosmetykami, nowoczesny gramofon w walizce, niewielką stojącą lampę idealną do postawienia na stolik i ostatni obiekt to fikuśna lampa sufitowa, dostępna w 2 różnych wysokościach. Całość kolekcji dopełnia jeszcze jeden pokój, a dokładnie sypialnia w 3 różnych wariantach kolorystycznych. Duża część mebli, która pojawia się w tej kolekcji, ma dla mnie klimat akcesoriów w styl dawnych lat, czyli tam, gdzie mamy służbę. Oczywiście te meble wydają się być troszkę nowocześniejsze i lepiej wykonane, ale jako wieloletni gracz czuję lekkie podobieństwo. Dodatkowo muszę powiedzieć szczerze, że paleta kolorów jest nieco ograniczona i brakuje tu jaśniejszych odcieni, na przykład niebieskiego lub nawet zielonego. Ogólnie do całej kolekcji dodałabym jeszcze więcej dekoracji i może nawet jakąś kanapę i stolik kawowy, tak aby to wszystko uczynić bardziej wartościowym zestawem. No ale dobra, znacie już całą zawartość, poznaliście też moje zdanie, to teraz oczywiście przechodzimy do rozdania tych 2 kolekcji. Rozdanie obejmuje 2 platformy, a dokładnie YouTube'a i Instagrama. Napiszcie komentarz na YouTubie ze swoją opinią odnośnie kolekcji i hasłem biorę udział w rozdaniu. Następnie przejdźcie na mojego Instagrama, link znajdziecie oczywiście w opisie, znajdźcie tam tematyczne zdjęcie wybranej przez siebie kolekcji i zostawcie tam komentarz również o treści biorę udział w rozdaniu z dopiskiem swojej nazwy na YouTubie i odpowiedzią na pytanie, które znajdziecie w opisie zdjęcia. Rozdanie rozpoczyna się od publikacji tego filmu, a kończy o północy 14 września. Wyniki opublikuję na YouTubie i na Instagramie 15 września między godziną 16 a 21 i chwilę potem skontaktuję się z wybranymi osobami. Wszystkie reguły macie zawarte w opisie tego filmu, w podpiętym komentarzu i poście na Instagramie, także na pewno poradzicie sobie z tym prostym zadaniem. A póki co, kochani, kończymy ten odcinek. Chciałam ci pokazać zdjęcia, które wykonałam na Instagrama. Wow. Powiedz mi, co sądzisz, jak reakcja? Jakie luksury. Jakie luksury. Nice. Widzisz, że ty pływasz, ja na ciebie patrzę? Ale mam fajny pontonik taki. A widziałeś, jak padłeś na dechę? O kurczę, rzeczywiście, jak fajnie. Bolało. Bolało, jak spadałeś z nieba. A teraz zobacz, patrz, jesteśmy w hoteliku. Ale my żyjemy luksusowo. No żyjemy, żyjemy. Normalnie na wakacjach, słuchaj. Ale ty robisz paznokietki sobie? Robię paznokietki, a po paznokietkach położyłam się spać i czy też mi dzieci nie uciekaj. O kurde. Ale nie, no to widać, że hotel, bo to nie nasze mieszkanie. Trochę to dołujące. No.